Co chcesz, abym ci uczynił? Rabbuni, żebym przejrzał. Niewidomy natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Kochani, czy nie wydaje się wam, że to pytanie Jezusa było trochę dziwne? Cudotwórca, boski lekarz, pyta niewidomego, co mógłby dla niego zrobić. Czy to nie było takie logiczne, takie oczywiste, że ten niewidomy, cierpiący człowiek chciał zostać uzdrowiony? Ale Jezus nie bez powodu zadał to pytanie, bo tak naprawdę nie było to pytanie o jego pragnienia, ale o wiarę. Ten niewidomy Bartymeusz przecież w tych słowach wobec wszystkich wyznał wiarę, że Jezus ma moc, aby go uzdrowić, że Jezus może wszystko. Ale zwróćmy uwagę również na to, że on z ogromną mocą i zaufaniem najpierw na cały głos krzyczał, wyznawał publicznie, tak donośnie wiarę w to, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, bo przecież wołał: Jezusie, synu Dawida, a ten tytuł oznaczał to, że jest prawdziwym, posłanym przez Boga, zapowiadanym Mesjaszem. Czy w ten sposób nie narażał się Żydom, którzy myśleli inaczej? Być może to dlatego był tak uciszany. On jednak wołał, coraz głośniej wołał, i to właśnie ta wiara go uzdrowiła. Kochani, ten niewidomy, pogardzany przez innych żebrak Bartymeusz staje się dzisiaj dla nas przykładem dojrzałej i silnej wiary. Nie zważał na to, co powiedzą inni. Był wytrwały, odważny. Jego wiara w Jezusa była tak silna, że mimo trudności, mimo ucieszającego go tłumu ludzi, on bardziej ufał Panu Bogu i został wysłuchany. To bardzo ważna lekcja dla nas chrześcijan, bo dzisiejszy świat przecież, podobnie jak ten tłum, tak bardzo pragnie uciszyć to nasze pragnienie Pana Boga. Zły duch ma metod mnóstwo. W obliczu nasilającej się walki z Kościołem powinniśmy jeszcze głośniej krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się. Otwórz nasze oczy, jeżeli zaczęło przesłaniać je to, co światowe. Nie pozwól, abyśmy stracili z oczu to, co najważniejsze. Spraw, abyśmy przejrzeli, jeśli nasze oczy zaślepił grzech. A takich zaślepionych ludzi jest dzisiaj wielu. Pan Bóg próbuje ich ratować, daje znaki, czasem nawet dopuszcza ciężką chorobę, aby to cierpienie, podobnie jak Bartymeusza, skłoniło do zwrócenia się do Jezusa. Ale rozważając to dzisiejsze słowo, warto zastanowić się też, którymi ludźmi z tej historii jesteśmy. Bo byli tam tacy, którzy wołającego o Bożą pomoc człowieka uciszali, ale byli i ci, którzy dodawali nadziei, mówili: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. Bo można komuś pomóc wytrwać wierze, być wsparciem, podprowadzać do Pana Boga, ale można też pociągać w dół, tłumić wiarę, a nawet doprowadzić do upadku. Postawa Bartymeusza uczy, że ten, kto pozostanie wierny, otrzyma Bożą łaskę. Dzisiaj, kochani, ten tłum ludzi niewierzących tak bardzo próbuje zagłuszyć w nas to, co Boże, to, co piękne. Najlepiej bez wysiłku, bez większych wymagań, bez modlitwy. Lepiej samemu ustalać, co jest dobre, a co złe. Najlepiej stłumić wrażliwość na Boga, na to, co święte. Zniszczyć autorytety, by zagłuszyć głos sumienia i stworzyć w człowieku pustkę, którą jeśli nie Bogiem, wypełni tym, co bezbożne, co sprowadzi na dno, bo serce człowieka musi być czymś wypełnione. Kochani, nie pozwólmy odebrać sobie Boga. Jeśli trzeba, to podobnie jak Bartymeusz, głośno krzyczmy i błagajmy Go o litość. Kiedy wcześniej rozważałem sobie tę Ewangelię,
o tym niewidomym żebraku, który wbrew ludzkim uciszaniom bardziej zaufał Jezusowi i do Niego wołał, przypomniała mi się historia bliskich mi osób. Młode małżeństwo długo starało się o dziecko, aż pewnego razu Pan Bóg obdarzył ich podwójnym szczęściem, bo pod sercem matki pojawiły się bliźniaki. Jednak po jakimś czasie to wielkie szczęście zamieniło się w jeszcze większą próbę wiary i wierności Chrystusowi. Trzymając wynik ostatniego badania, lekarz ogłosił wyrok. Noszone w łonie dzieci są chore, złączone ze sobą brzuchami, zbyt słabe, by żyć, a jeśli przeżyją, to urodzą się niepełnosprawne i umrą niedługo po urodzeniu. Lekarz dosłownie określił te znajdujące się w łonie matki dzieci słowem makabra. Nie dał żadnych nadziei, powiedział, że jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji będzie aborcja. Trzeba je usunąć, proszę to przemyśleć i poddać się zabiegowi. Krótkie szczęście młodych małżonków zamieniło się w krzyż. Co robić? Boże, jak my w tej sytuacji mamy postąpić? Pytali, klęcząc przed wizerunkiem Chrystusa. Komu ufać? Jako głęboko wierzący ludzie postanowili, że nie zabiją własnych dzieci. Postanowili, że pozostaną wierni Jezusowi. Zaczęli wołać do Boga. Oddali tę sprawę w ręce Matki Bożej. Rozpoczęli odmawiać nowennę pompejańską. W sypialni zrobili niewielki ołtarzyk, przed którym dzień w dzień, mimo zmęczenia, czasem ostatkiem sił, ale ufni w moc Bożą, klękali i na kolanach, odmawiając cztery części różańca przez 54 dni, prosili w intencji swoich dzieci. Ci wierni małżonkowie wyprosili cud. W ostatnim dniu nowenny, kilka chwil po tym, jak wstali od modlitwy, zadzwonił telefon. Proszę niezwłocznie przyjechać do Warszawy. Musimy powtórzyć badania. To był lekarz, który nie mógł pojąć tego, co się stało. Dzisiaj dzieci skazane przez niego na śmierć mają już po 8 lat. W tym roku przyjęły pierwszą komunię świętą. Są silne i zdrowe. Biegają za piłką i dokuczają mamie w kuchni. A to wszystko dzięki wierności tych dwojgu młodych ludzi, którzy ufając bardziej Bogu niż człowiekowi, trwając przed Chrystusem na kolanach, wyprosili cud. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Kochani, niech to wołanie Bartymeusza będzie też naszym wołaniem. Niech wyraża naszą wiarę, niech ta wiara w nas będzie żarliwa i silna. Niech sprawi, abyśmy wbrew temu, co mówią inni, bardziej ufali Jezusowi i pozostali Mu wierni. Amen.